Zadanie 11. Na rysunku poniżej przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej S, F określonej wzorem takim. I musimy ustalić, jakie jest A i jakie jest B. Więc tak, pamiętamy, że jeśli jest większe od zera, to parabola ma ramiona skierowane do góry. Jeśli A jest mniejsze od zera, to parabola ma ramiona skierowane w dół. Więc w naszym przypadku mamy ramiona skierowane w dół, więc wiemy na pewno, że to nie będzie ta odpowiedź i ta. I teraz tak, co z tym punktem B? Z tym punktem B to trzeba trochę pokombinować, bo generalnie nie ma żadnej zasady na to, co on jakieś ma magiczne właściwości. Z punktem C tak, bo on to znowu jest punkt przecięcia z osią Y. Ale punkt B to trzeba skorzystać z tego, że mamy podany wierzchołek. Współrzędną wierzchołka P możemy sobie ogarnąć, bo P to jest współrzędna X-owa. Już zaraz więcej powiem. I to jest minus B przez 2A. I teraz popatrzcie, nasz wierzchołek jest tu, zaznaczony nawet kropeczką, tak? Czyli on znajduje się na osi X, która, na półosi X, która jest dodatnia, tak? Czyli wiemy, że P musi być większe od zera. I teraz tak, czyli musi być dodatnie, tak? Czyli ma plus. I teraz co dalej? Popatrzmy, jak mam nas ten punkt P. I mam minus i na dole co mam? A jest mniejsze od zera, więc też tu mam minus. A ja już widzę co? Że minus z minusem da mi plus w głównym rozrachunku. Czyli już będę miała to ustalone, że to P musi być dodatnie. Bo teraz tak sobie gdybamy tak naprawdę. Więc to B, które jest na górze i tu jest znak tego B, jakie musi być? No musi być dodatnie. Dlaczego? Bo teraz posumujmy te znaki. Plus przez minus. O, czekajcie, wezmę jaki kolor. Jasny, niebieski. Plus przez minus da nam minus, tak? Ale minus razy minus daje nam plus. I to mamy utrzymać. Więc poprawną odpowiedzią jest odpowiedź B. Więc tutaj co jest ważne, żeby ogarnąć to zadanie? Trzeba wpaść na to, żeby z tego skorzystać, bo tu widzimy, że to P jest dodatnie, tak? Czyli pierwsza rzecz, wpaść na to, żeby P wykorzystać, czyli zauważyć P jest na plus. Drugie, wiedzieć, że jak minus razy minus, to nam daje plus. Minus razy plus daje nam minus i minus przez minus też daje nam plus. I minus przez plus daje nam minus. I plus przez minus daje nam minus. No i tutaj też to na odwrót, że plus, plus razy minus daje nam minus. No i oczywiście plus razy plus to jest plus. I plus przez plus jest plus. Czyli te wszystkie zabawy z tymi znakami, jak ogarniacie, no to tutaj to wykombinujecie. A no, tylko to jak mówię, to jest takie zadanie, ta część... ta druga jakby po ustaleniu tego A, czyli ustalenie B, to bardziej polega na takim gdybaniu i na wykorzystaniu tej wiedzy, na niczym innym. Jak macie jakiekolwiek pytania, no to śmiało piszcie.